Twórczy bałagan, który jeszcze niedawno panował przed Muzeum Ziemi Wieluńskiej, mógł świadczyć tylko o tym, że przy placówce odbywał się drugi plener rzeźbiarski, tym razem w całości już zorganizowany przez Wieluńskie Muzeum. Do grona stojących od ubiegłego roku 7 rzeźb dołączyło następnych 7. Powodem, dlaczego powstał drugi plener rzeźbiarski, to były właśnie mieszkańcy ziemi wieluńskiej, Wielunia. To ich zainteresowanie, ciągłe przychodzenie tutaj w czasie pierwszego pleneru rzeźbiarskiego, przyglądanie się, jak tworzą rzeźbiarze te wielkie ule kłodowe, jak sami próbowali rzeźbić. I potem, kiedy już te ule stanęły w tej przestrzeni przy muzeum, było to fantastyczne miejsce, gdzie widzieliśmy, jak całe rodziny przychodziły robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Pojawiło się coś nowego w naszym krajobrazie, tutaj w plantach wieluńskich. I to było taką motywacją, żeby pojawiły się kolejne ule. 7 rzeźbiarzy z terenu ziemi wieluńskiej, czyli Józef Fiedor, Wiesław Janiak, Łukasz Zabłocki, Grzegorz Kołaczek, Andrzej Kołaczek, Zdzisław Spodzieja oraz Andrzej Czyż, miało dokładnie tydzień na wykonanie rzeźb imitujących ule figuralne. Sądzę, że już ta przestrzeń uli figuralnych przed muzeum, taka nazwijmy to pasieka, będzie już okazała i każdy będzie mógł podziwiać kunszt rzeźbiarzy, co jest najważniejsze, z naszego terenu ziemi wieluńskiej, bo tych rzeźbiarzy właśnie mamy tutaj bardzo dużo. Nasi rzeźbiarze jeżdżą po ościennych terenach, biorą udział w plenerach rzeźbiarskich. Łukasz Zabłocki to już jest tak wyspecjalizowany w rzeźbie wielkogabarytowej, że uczestniczy prawie w całej Polsce we wszystkich plenerach, jakie się odbywają od wiosny do jesieni. Jak ktoś przegląda Facebooka właśnie na przykład Łukasza Zabłockiego, to może się przekonać, że co tydzień jest na innym plenerze, co jest zaletą dla tych rzeźbiarzy właśnie, że mają uznanie. Znany rzeźbiarz Grzegorz Kołaczek, jak i jego koledzy, cieszą się w regionie coraz większym uznaniem. Rzeźba przechodzi bowiem prawdziwy renesans, czego zazdroszczą nam choćby mieszkańcy niedalekiej Opolszczyzny, gdzie również zaczynają stawiać na rzeźbę. Prawie wszystkie tutaj te figury, które dzisiaj były, są robione, to mają duże gabaryty. No i z tego klocka, który tutaj ja mam, no to postaram się zrobić, żeby to był rzeźba przedstawiająca muzykanta, harmonistę. Mamy tutaj już zrobione w tamtym roku skrzypka, śpiewaczkę, więc mi się wydaje, że do kompletu by potrzebny był jeszcze jakiś inny muzykant, a więc gość, który gra na harmonii. Pan Grzegorz ma już swojego następcę. Rzeźbieniem para się jego syn, a nawet 3-letni wnuczek, który już sięga po dłuto. Coś w tym jest, ze względu na to, że ma 3 lata, ale naprawdę jakoś w jakimś sensie interesuje się rzeźbą. Sam woła o młotek i dłutka, żeby coś tam rzeźbić. Oczywiście to jeszcze nie jest rzeźbienie, ale jakieś tam coś, czynności, które przypominają rzeźbienie. Nie wiem. Ja rozumiem, że dziadka to raduje, tak? No na pewno. Myślę, że będzie lepszy, będzie bardziej doceniany i myślę, że osiągnie większy stopień tajemniczenia odnośnie rzeźby niż ja. Praktycznie wszystkie nowe rzeźby są już na swoich miejscach, warto więc przejść się na spacer i dokładnie je obejrzeć. Kto tego nie uczyni, zobaczy je w TVK WSM, bowiem za tydzień w wakacyjnym programie naszej stacji dłuższa relacja z drugiego już pleneru rzeźbiarskiego. Zapraszamy.